Tutaj jestem. Policja! To pan wyzywał policję? Tak, bo to był prawie wypadek! Jak to prawie? No jak, wyjeżdżam samochodem i nagle ogromny tir przejechał! I co się stało? Na szczęście nic. No to po co pan wzywał policję? Przestraszyłem się i nie chciałem być sam. Zachowuje się pan jak dziecko. No, ale nie jestem dzieckiem, jestem znanym, poważnym politykiem. Przykro mi, mandat i tak muszę panu dać. A mnie jest przykro, ale mnie akurat chroni immuniunium. Nie, nie immuniunium, przepraszam, ciągle mi się myli. Jak to było? Immuniunium, nie. Manitu! Zaraz. Manitu chroni, ale nie aż tak. Chwila. Za nieuzasadnione wezwanie policji mandat w wysokości 300 zł. Nie. No przykro mi, ale zachował się pan jak dziecko. Nie. No ile ma pan lat? 30. To nie za dużo, żeby beczeć jak mała dzidzia. Głupi jesteś. Proszę pana, za obrazę funkcjonariusza na służbie. Ty jesteś głupi. Co nie? Ty jesteś głupi. 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 Ty. Ty jesteś głupi i gruby. Zobaczysz. Proszę z naczelnikiem policji. Kazimierz. Heniuś, to ja. No, Heniuś, a tu się policjant mnie czepia. Taki niebieski. No, daj mu, daj. Przyjdę, zainstaluj Quake'a. Skarży pyta. No jak skarży pyta, jak tłumaczyłem panu, że znany, poważny polityk. Mało tego. Wiem coś, czego nikomu nie mogę mówić. Słuchaj pan. Niech pan powie pasek. Pasek. Twój tata to grubasek.